Hip, hip, hurra, koniku, cyki, nakarm konia, kontynuuj. Co to ja miałem zrobić? Ja mam w ogóle kasy? 900. A, to co mi tam zaszaleje? Kupię konia. Handlarz koni. Oczywiście, maksimum. Jeden koń. Dobra, to kupuję to cudeńko. Tak, poproszę, dziękuję serdecznie. I pędzę nakarmić kunie, bo to takie fajne, tu jest konie. Dobra, nie jest stajnia, tutaj jest. A, nie będzie się dużo karmienia, widzę. Bo w końcu te kunie są na tym, na wybiegu. Masz tu Clemens. Masz tu Admirał. Skarbeńku. Jej, jak tu daleko. Aha. A, masz najedz się. Aha, okej. Nie jest źle z higieną. Tutaj też. Uuu, Clemens, jak do kitu. Aha, to trzeba pozabierać kuniki. Chodź tu gwiazdka. A, nie jest to tak źle. Nawet. I ty byłaś tutaj. Okej, chodź tutaj sobie. Dzisiaj ty pójdziesz na wybieg. No, właśnie tam. Aha. Witaj. Okej, chodź tutaj. Chodź tu szampan. O, jak trochę mu się zniknęło. Jeju, jak ta marzena wolno chodzi z tym kuniem. Okej, dobra. Ajeju, nie ten koń. Za szybko nacisnąłem. No, wracaj na wybieg. I chodź tu śnieg. Ech. Dobra, a, nie, zobaczyć te cele sobie tutaj, a... Słyszę, obiekty czterogwiazdkowe. Ulepsz domek dwa razy. Aby stworzyć luksusowe pokoje, w których można... To jeszcze jedno ulepszenie domku będzie? Ojej, to najpierw tego kunika się wyczyści, bo ona taka biedna tutaj. Nieszczęśliwa. Sadza, czy jakiej tam było. No, zofanko jest okej. Okay. Jak dobrze. Dobra, starczy tutaj. Jest podkowa, jest. Ojej. A, tutaj tylko. Okej, okay, gotowe. Aha. Teraz będę musiał zobaczyć, jak to z tymi ulepszeniami będzie. To ciekawe, ile teraz 8000 będzie za to. Ech, jak tyle zarobić w ogóle teraz mam. Będę musiał na potęgę te źrebaki sprzedawać. Ciekawe w ogóle, jaka suma za to będzie. Pamiętam, że tak za dużo nie wydałem na tego źrebaka. A, tu jest jeszcze to jedno.
A, tu jest. Nie, to nie to. Okej. A, szuruburu, szuruburu. Okej, złota podkowa jest. Chodź tu konie. No, bo stajnie mam już na maksa ulepszoną. Więc stajni to już nie. Clemens. Clemens. Box to miejsce, w którym możesz zająć się koniem. Super. I idziemy na masowanko, kuniu. A, jeszcze tutaj miałem sprawdzić 24 podkowy. Po 3 dla 8 koni. Mhm. No, to jeszcze jeden kuń i będzie z głowy z tymi podkowami. Jakiś gość może się pojawia. No, witaj, witaj. Dobra. A, dobra, gości na razie nie widać. To pewnie zaraz się jakiś pojawi, jak będę na mostku, albo potem, albo coś tam w ogóle, czort wie. O, proszę, jest. Ha! Normalnie wróż Maciej ze mnie. Czy inny Hefajstos. Dobra. Masowanko kunia. Wow. Okej, jest złota podkowa. Więc ten konik już w zasadzie jako tako załatwiony. A, pójdziesz sobie na wybieg się. Jak się masz? Się pointegrować z admirałem. Cześć! No się masz. Jak się masz? Dobrze się mam. Ulepsz 5000. Mhm. Ostateczne te. Jej, ja myślałem, że już Witaj. Będzie tak pięknie, tylko konie i kupię i będzie szybko z tą kasą, ale nie, muszę oczywiście się mordować dalej. Bo czemu by nie? Tym masowaniem chociażby, czy lążowaniem, którego na szczęście już prawie że nie robię, bo mam lenie i mi się nie chce. No, chodź tu w górę. Jakie to pasjonujące. No tutaj, jakie to pasjonujące i ale się powtarza pewnie, co? Eju! Dawno mi chyba to masowanie tych koni tak źle nie szło jak tutaj teraz w tym sensie. Jeju, jaki czerstwy komentarz mi wychodzi. Ojeju. Kontynuuj. I co tutaj 98, więc będzie trochę lżej. Dawno w sumie nie było żadnego za 98. No cóż, już nie narobiłem, ale też i najmniej zarobiłem. No, chodź Marzena. O, proszę, jakiś gość. Cześć! No się masz. Aha, dobra, to ja będę musiał posprawdzać, jak tam inne konie się mają. Clemens, a tak, Clemens, ty byłeś do wymycia. O, jasny gwint! Ile tego jest? Biedaczyna ten Clemensik. Kto cię tak uwalił? Jeju. Moja ty droga, Clemens. No i już ci zaufanko rośnie, rośnie. Masz tutaj poza dziku. Tak, tak, proszę. O, tutaj też. I brzusia jeszcze, gwiazdeczki lecą. Jak cudownie. O,
Tak, tutaj też. Po nuziach. Dobra. Przerwi i podkowy jeszcze. Raczej po prostu kopyta. Ładnie. Okej, tutaj. Tutaj sobie lecą kubki, czy co to jest? Jej, co ja w ogóle robię? No, gdzie to jeszcze? A, tutaj, ta. Okej, kopyta czyste. Wiesz co, Clemens? Na wybieg choć. Oszczędności w ogóle, co nie? Trzeba na żarcie oszczędzać. Bo kasa potrzebna, wiadomo. Wolny rynek, wolny handel, wolne wszystko. No, iść za na wybieg. Ciesz się życiem i tak dalej. A tam zobaczysz, jakiś kun jest do oczyszczenia jeszcze. Bo na pewno by się stanie przydało. Aha, ale stanie jest oczywiście czysta, no tak. A ciebie mogę. Będzie potem mniej zamętu. Okej, zaufanie max. Okej. Podkowy nie trzeba było. Tu trochę gorzej. Ale to się uporamy zaraz. Z tymi nuziami. O, masz tu koniku, masz. Dobra, kopyta. Na szczęście nie ma tego za wiele. No, okej, tutaj jeszcze te boby. Czy ja to w ogóle bobami nazywam, nie mam pojęcia. Okej, chyba wszystkie te kuleczki, Nesquiki czy inne cuda. Nie wiem, może króliki się zalęgły w tej stadninie. Albo może ona ma jakąś hodowlę tam na piętrze, na której się nie da wejść, czy coś w tym desenie. No dobra, jest niezła godzina. Dobra, tu nie muszę podków. Tu też nie muszę podków. No to spróbuję może z lążą. Stania też czysta niby. Aha, no okej, niech im będzie. Cóż, tu jutro będę musiał kupić... żarło dla tych koni. Wiem, gości. Trzech tylko. Kurde, kiepski dzień będzie. Finansowo. Dobra, 120, czyli 10. No nic, przyspieszam. Wow, 120 kontynuuj i koniec z dnia. 642 kredyty zarobione. No, nie jest źle, mogłoby być lepiej. Koń dodatkowy jeden jest, chociaż trochę za wcześnie go kupiłem chyba, mam wrażenie. No ale cóż, się poradzi. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!